Cześć, witajcie na kanale Czytam Sobie. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję książki Swietłany Aleksijewicz Czarnobylska modlitwa, kronika przyszłości. Dwudziestego 6 kwietnia 1986 roku seria wybuchów zniszczyła reaktor w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Była to jedna z najtragiczniejszych i największych katastrof XX wieku. Jak pisze Swietłana Aleksijewicz w książce Czarnobylska modlitwa, tego dnia czas uległ rozpadowi. Przenieśliśmy się w zupełnie inne miejsce w historii. Oto stało się coś kompletnie niewyobrażalnego, coś, czego ludzie nie potrafili ani pojąć, ani zrozumieć. Atom radziecki, który miał być w przeciwieństwie do atomu Hiroshimi, Nagasaki bezpieczny, okazał się zabójczy. Katastrofa czarnobylska okrutnie obrażyła ludzką małość i bezradność. Cała wiedza, którą człowiek zdobywał przez wieki, okazała się bezużyteczna, bo jak prowadzić akcję ratowniczą, jak powstrzymać rozprzestrzeniającą się na cały świat chmurę radioaktywną, jak gasić płonący reaktor. Wobec tych pytań człowiek był kompletnie bezradny. Brakowało wiedzy i narzędzi do tego, żeby przeciwdziałać skutkom katastrofy. Brakowało również słów, by opisać to, co się stało. Mówiąc o katastrofie w Czarnobylu, ludzie odwoływali się do języka wojny, bo to właśnie wojna była najtragiczniejszym wydarzeniem, największym nieszczęściem, najgorszym doświadczeniem, jakie dotychczas przeżyli. W wyniku czarnobylskiej tragedii najbardziej ucierpieli Białorusini. Czarnobyl leży na granicy białoruskiej. W tej chwili co piąty Białorusin mieszka na terenie skażonym, a w obwodach, które najbardziej odczuły skutki katastrofy, liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzin o ponad 20%. Jak pisze Aleksijewicz, to właśnie w Białorusinach, jak w czarnych skrzynkach, zapisuje się historia świata po katastrofie. Czarnobylska modlitwa to kronika katastrofy spisana ludzkim nieszczęściem, cierpieniem, strachem i bezradnością. Swietłana Aleksijewicz nie szuka tutaj winnych, nie analizuje przyczyn katastrofy. Ona chce po prostu opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, słowami zwykłego człowieka. Człowieka, który widział katastrofę na własne oczy i na własnej skórze odczuł jej skutki. Przez ponad 20 lat autorka spotykała się z rodzinami strażaków, którzy uczestniczyli w akcji gaśniczej, którzy później umarli na chorobę popromienną. Wysłuchiwała zwierzę likwidatorów, którzy likwidowali skutki katastrofy bez odpowiednich narzędzi, bez odpowiedniej odzieży i którym wymawiano, że najlepszym lekiem na promieniowanie jest alkohol. Spotykała się również z pielęgniarkami i lekarzami, którzy opiekowali się ludźmi cierpiącymi na chorobę popromienną. Z tych wstrząsających i poruszających relacji z czasów apokalipsy wyłania się także obraz człowieka radzieckiego, homo sovieticus, który niemal z gołymi rękami biegnie gasić płonący reaktor, ponieważ przez całe życie był karmiony propagandą i uczony miłości do ojczyzny, która wymaga najwyższych poświęceń. Tym, co mnie ogromnie poruszyło w książce Aleksijewicz, jest również to, że autorka upomina się w tej książce o pamięć o zwierzętach, które zginęły podczas katastrofy albo podczas już akcji mającej na celu zlikwidować jej skutki. Zginęły tysiące psów, kotów, koni, innych zwierząt domowych, które były zabijane przez likwidatorów, a te, które cudem ocalały, albo ginęły z głodu, albo dziczały. Czarnobylska modlitwa to książka bardzo poruszająca, trudna w lekturze, ale myślę, że warto po nią sięgnąć. Bardzo serdecznie Wam ją polecam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.